Witam, Rafał Barczyński, Pagasz Defense Group. Witamy z targów Europoltech w Warszawie. Chciałbym zaprezentować gamę produktów firmy Rheinmetall. Są to celowniki dedykowane do broni strzeleckiej, karabinów wyborowych, pistoletów oraz również do granatników. Zacznijmy od najnowszego dziecka z rodziny celowników, a właściwie wskaźników laserowych firmy Rheinmetall. Jest to wskaźnik Vital. Pracuje on jak większość wskaźników tego typu, zarówno w paśmie lasera widzialnego, jak i w podczerwieni. Jego małe rozmiary i skośna konstrukcja umożliwia nam ergonomię pracy, natomiast moc lasera jest regulowalna za pomocą trzech rodzajów zdalnych kabli. Od mocy bezpiecznej dla ludzkiego oka do treningu poprzez średniej mocy i największej mocy kabel. Nie trudno się pomylić. Wszystkie te kable są połączone. Cały system celowników do broni strzeleckiej, jak i również do pistoletów ma wodoodporność, spełnia wymogi wodoodporności do 30 metrów na czas 2 godzin. Mówimy o latarkach, mówimy o luminatorach i o wskaźnikach laserowych celu. Czemu mówimy o tym, że jest najnowszy z rodziny? Ponieważ podobnie jak pozostałe, o których za chwileczkę opowiem, ma podobne funkcje, natomiast ma największą moc lasera. Ma również zoomowalną wiązkę promiennika podczerwieni, luminatora i oczywiście kilka trybów pracy w paśmie widzialnym oraz niewidzialnym. Ten celownik może być doposażony w latarkę, która dzięki specjalnie przygotowanemu systemowi łączenia kabli zasilających i sterujących daje nam możliwość operowania z jednego włącznika zarówno źródłem światła białego, jak i operowanie na celowniku. Przejdźmy do następnego modelu, który łączy w sobie zarówno luminator, jak i wskaźnik laserowy oraz jako kompakt również źródło światła. Białego. Również posiada tą możliwość pracy z różną mocą za pomocą wymiennych kabli, jak i również posiada możliwość zoomowania, fokusowania luminatora w podczerwieni. Najmniejszym dzieckiem jest celownik low profile, który oczywiście również jest kompatybilny i można go modułowo łączyć z oświetleniem, z latarkami, które znowuż to możemy konfigurować, zmieniając głowicę. Regulujemy szerokość słupa światła oraz moc i natężenie. Aby rodzina była kompletna, mamy w swojej ofercie również celownik dedykowany do pistoletów. Spełnia on również te same parametry wodoodporności do 30 metrów na czas 2 godzin. Emituje światło białe, jak i również wiązkę lasera widzialnego. Przejdźmy teraz do urządzenia dla strzelców długodystansowych, snajperów, strzelców wyborowych. Jest to urządzenie TACRAY, które zawiera w sobie trzy możliwości.
dalmierz, kalkulator balistyczny i celownik. Oczywiście celownik również z laserem widzialnym i niewidzialnym. Znaczy niewidzialnym, oczywiście mówimy o podczerwieni. Aby uzupełnić i zamknąć całe portfolio działania sekcji, drużyny, nie możemy zapomnieć również o takiej broni jak granatniki. Mamy w ofercie celownik Multiray 500. Celownik ten ma wbudowany i zaprogramowany tabele strzelnicze wielu producentów, wielu rodzajów amunicji i umożliwia nam praktycznie pierwszym strzałem trafienie w cel. Kolejny produkt z naszego portfolio, a mianowicie rękawice firmy Guide. Rękawice antyprzecięciowe i antyprzekuciowe. Dedykowane na rynek resortowy dla osób, funkcjonariuszy, żołnierzy, którzy na co dzień ryzykują naruszenie skóry w kontakcie z powierzchniami, w których mogą być ukryte takie rzeczy jak igły zarażone HIV-em, żółtaczką, świadomie bądź nieświadomie. Mogą być powszywane bądź ukryte żyletki. Te rękawiczki spełniają dwie funkcje. Poza protekcją naszych dłoni dają nam możliwość jednocześnie wyczuwania powierzchni i szczegółów, na jakich pracujemy. Przecięcio i przebicie odporność to technologia Alicor, cztery warstwy siatki, oczywiście pod tą warstwą skóry, która no jest jak gdyby elementem dekoracyjno-wykończeniowym. Siatka znajduje się na tej powierzchni, na powierzchni palców, jak i również do części paznokci mamy ochronę. Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony www.pagacz.com.pl. Pozdrawiam, Rafał Barczyński.